powiedział. Ja mówię, nie ty. Sędziowie wracają do akcji. Oglądaj tylko w Canal Plus Online. Sponsorem programu jest Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka. Wrócił inny człowiek, tak naprawdę. My jesteśmy czasami na innej planecie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I dużo zdrowia. Dziękuję również. Panie Szymonie, witam serdecznie. Dziękuję. Filip, zaraz jestem. Ja mówię, nie ty k***a! Ej, dochę w bolce! Odkopniejsza z piłkę! Ja jak kursuję! Co kursujesz? Chyba akurat taksówką, ty! Łysy k***u, nie gwizdą wolnego! Fakty sportowe i Patryk Serwański. Szymon Marciniak i jego współpracownicy wrócili do kraju z piłkarskich mistrzostw świata. Polacy mają za sobą bardzo udany finał mundialu. Zebrali bardzo pozytywne recenzje za to, w jaki sposób poprowadzili pojedynek Argentyny z Francją. Massimo się zaśmiał po meczu, stał z nami bardzo wzruszony, zresztą wszyscy byli bardzo szczęśliwi i powiedział, że gdyby był mną, to dzisiaj by zakończył karierę, ogłosiłby fajną konferencję. Pierluigi wszedł i mówi, no, mamy jeszcze plany, mamy dużo rzeczy do zrobienia. Wrócił inny człowiek tak naprawdę, bo sama świadomość to doszła do mnie później. Co się wydarzyło, co my osiągnęliśmy, bo udało się zrównać gdzieś tam z takimi największymi nazwiskami, jeśli chodzi o trofea. Ja czekałem do lutego z obejrzeniem w ogóle meczu. Później oczywiście te wszystkie informacje, że oglądało nas ponad 1,3 miliona ludzi, to wszystko tak dopiero zaczęło dochodzić, że kurde, to był naprawdę dosyć ważny mecz. Ja zawsze powtarzałem, że najlepszy sędzia to taki, który jest szanowany przez piłkarzy, którzy go troszeczkę może nawet się boją, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Say one more time! Ej, don't have balls, eh? Chodź tu, stój! Co ty k***a robisz? Odkopnij się z piłkę! Bo za faul puszczę, a za gówno dam kartkę! No ty musisz wyjść z każdego zdarzenia zwycięski. Kwiatek, bądź tam blisko, do tyłu. Ej, patrz na mnie! Jest okej. Tak jest. Krótko go i do tyłu, gra. A co ci jest, kurwa? A co ci jest, pytam się. Nie umiesz normalnie powiedzieć, co krzyczysz? Czy ja do ciebie krzyczę? Ale bo pan mnie nie słyszy. Ja na ciebie się patrzyłem. Dawaj zmianę. Sędzia to jest jak dobry aktor. Czasami zmienia twarz. Ale nie ma nawet dyskusji, jest 100%. Baluba, where is your position? Czasami musisz się uśmiechnąć, czasami być groźny. Mogłeś mu naprawdę zrobić krzywdę. But my friend, another side. Do you think I need your support or advice? No, but I'm just talking. Yeah, okay. Because it was an easy decision. I mean, clear yellow card and advantage, eh? Yes. They missed the ball. Yeah, but when we lose the ball, you have to come back to the free kick. No, no, but Marcheva played correctly to him. He lost the ball, not because of the opponent. You know what I mean, eh? I myślę, że w odpowiednim momencie wiem, co powiedzieć, jak zareagować. My friend! Better keep smiling, eh? Don't make this angry smile, eh? I'm not afraid of you, eh? You know it. Come on, eh? You're a big guy, eh? Go to the gym, eh? On Monday. Start since Monday. Come on. Grzesiu, więcej krzyku niż to warte. Ale masz korzyść zarąbisto. A ty krzyczysz, aby cię obdzierali. Ten gość, co tam stoi, szedł mi na dupę. No myślę też, że no, i mój body language, i czasami ta moja mimika twarzy jest chyba taka, że my się czasami rozumiem bez słów. Touch the ball. Nobody take the ball. He played the ball. No, Martin. No, really. Deal? Deal. Okej. Okay. Żółta. A komu żółtą? A za co? Naszowi tam była żółta karta. Ty, Kubuś. A powiedz mi jedną rzecz. A czy ty? A ja kursuję. Co kursujesz? Chyba akurat taksówką, ty. Kursuję, mówi, ty. Bo mówi, będzie sędzią. Bardzo często ich edukuję, mówię im, coś tam podpowiadam, że jak masz sfaulować, to nie rób tak, podstaw nogę, a nie rób za koszulkę, możesz dostać żółtą kartkę i ja wiem, że piłkarze to po prostu doceniają. Nic. Bym ci musiał, że jakby się przewrócił, mielibyśmy problem, pchał go w plecy. No, byłby karny. Gdyby on się przewrócił, to jest 200% karny, wiesz o tym, nie? Odpuść, Patryk, on idzie do boku, co ci to da?
powiedziałem. Ja mówię, nie ty! Sędziowie wracają do akcji. Oglądaj tylko w Canal Plus Online.